Hitowe emocje zaprasza Orlen, sponsor programu. Odcinek z Termas Riondo do Rosario tak naprawdę zaczął się dzień wcześniej. Po pierwsze od przygotowania roadbooka, według którego zawodnicy pokonują trasę. Półtorej godziny do dwóch maluję, później analizuję i z tego też wiem następnego dnia, jaka będzie trasa. Czerwony kolor to są niebezpieczeństwa, pomarańczowy to jest zmiana kierunku jazdy, niebieski to jest trzeba uważać na coś w danym miejscu. No i zostaje zielony właśnie a propos tych miejsc, gdzie jest ograniczenie prędkości. Drugim istotnym elementem przed niezwykle długim, ponad 1000-kilometrowym etapem była regeneracja, czyli czas wolny i obowiązkowy masaż. Tak długi odcinek wymaga od zawodników dobrego przygotowania, przede wszystkim zapewnienia im całej bazy węglowodanów, odżywek, żeli energetycznych, odpowiednich izotoników, tak żeby trudy tego długiego odcinka byli w stanie pokonać. A po przybyciu na biwak cała fizjoterapia, masaż, stretching, rozciąganie, nawadnianie. Biegnący przez obfitującą w roślinność prowincję Kordoby odcinek miał zdecydować, czy Paulo Gonsalves dogoni lidera Marka Comę, choć jak mówił sam goniący... Nie ma już strategii, mogę liczyć tylko na szczęście. Czyli ewentualną awarię motocykla Comę, która jednak nie nastąpiła. Etap wygrał po raz pierwszy w historii sensacyjny debiutant Toby Price na niefabrycznym motocyklu. Motocykl skrzynia biegów są świetne. Dobry motocykl to podstawa. Stabilnie na 18. miejscu jedzie wciąż wychodzący z kontuzji kręgosłupa Kuba Przygoński. Dzisiejszy odcinek był w sumie bardzo fajny, ale niestety cały jechałem w kurzu za zawodnikiem przede mną. Nie mogłem go wyprzedzić, bo tak się kurzyło, że co go dogoniłem, to musiałem zwolnić. No ale tak czasem się dzieje. Cieszę się, bo został nam jutro ostatni dzień. W chwili zamknięcia programu Marek Dąbrowski nie dojechał jeszcze do strefy wywiadów, choć wiadomo już, że pozostaje na 24. pozycji w klasyfikacji generalnej. Mimo podobnych problemów co Przygoński, trzecie miejsce w generalce utrzymał Krzysztof Kołowczyc. No taki frustrujący jest, kiedy musi 100 km jechać za bagi, no ale to wczorajsza reperkusja kapcia i straty na takim szybkim esie. Od razu pojechaliśmy gdzieś daleko z tyłu. Liderem przed ostatnim odcinkiem rajdu pozostaje Nasser Al-Attiyah. Znowu wykonaliśmy świetną robotę. Teraz musimy tylko utrzymać prędkość i koncentrację do mety w Buenos. W kładach niezagrożonym mgnie po zwycięstwo w całym rajdzie Rafał Solik. Każdego dnia jestem bliższy mety Dakaru i zwycięstwa, na które czekam od 7 lat, na które pracuję i walczę od 7 lat. Ostatni odcinek rajdu Dakar rozpocznie się w miejscu narodzin Che Guevary, Rosario, a zakończy w stolicy kraju Buenos Aires. Z Rosario Marcin Drwał, Onet. Emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.